Pamiętacie całe to rozważanie, bo ci, których Duch prowadzi, są dziećmi Bożymi. Pamiętacie te wszystkie nasze myśli o tym, że są pewne takie pryncypia, na których jest osadzona cała nasza, całe nasze uświęcenie. Pewne rzeczy są takimi fundamentami naszej wiary, których nie da się w żaden sposób pominąć. I one są zasadami, zasadnicze. Nie ma co kombinować z ich przesłaniem, tak jak tu jest napisane w tym ostatnim, bo ci, których Duch prowadzi, są dziećmi Bożymi. To znaczy, z tego możemy wiele różnych stwierdzeń wysnuć. Na przykład, że jeśli ktoś nie jest prowadzony przez Ducha, nie jest dzieckiem Bożym, tak? Bo tylko dzieci Boże mają Ducha Świętego w sobie. Tak? Jeśli ktoś nie ma Ducha, nie jest Boży. To wcześniej zresztą mnóstwo było tych takich twierdzeń, bardzo takich zasadniczych, i one są bardzo poważne w swojej wymowie, tak? Wiecie, może taka dygresja, nie powinno się zbyt wielu dygresji mówić, ale to jest bardzo ważne, ponieważ zbory nasze, zbory Boże są przepełnione osobami, którym się wydaje, że są nawrócone. Wydaje się, że są to dzieci Boże, ale duchowo patrząc, nie są. I często się to objawia w tym, że po jakimś tam czasie, 2 latach, 5 latach, różnie to się odbywa, tacy ludzie odchodzą od wiary. Oni rezygnują z tego wszystkiego, nie widzą, jak to mówią, sensu ciągnąć tego dalej, tak? Po co mi to? To mi nic nie daje. Nie ma wzrostu duchowego. Sam taki człowiek odczuwa brak takiego wzrostu. Brak jakiegoś prowadzenia, właśnie prowadzenia ducha, czy coś takiego. I to jest problem, potężny problem tych ludzi. I to jest taki problem na śmierć. Problem na śmierć. Bo przecież mają wszystko. Jak to mówią, podstawione pod nos. Mają pełnię Ewangelii. Mają braci, którzy mogą pomóc w trudnych sprawach duchowych. Mają Biblię, Słowo Boże, która może być wykładana w każdym czasie. Każdy brat starszy, który jest w takim zborze, to z radością na dowolny sygnał osoby, która chce, pójdzie w środku czasami nocy, żeby wyjaśnić wątpliwość, jeśli chodzi o wiarę, tak? No tacy jesteśmy. Wierzący są tacy, jak ktoś potrzebuje pomocy, to my idziemy z tą pomocą, czy to w dzień, czy w nocy, czy w słońce, czy w deszcz. Zawsze, tak? I zresztą tak Słowo Boże o tym mówi. I teraz widzimy, że to wcześniej studiowaliśmy, że podstawowym takim problemem człowieka to jest sprzeczność, jakby to powiedzieć, interesów ciała i ducha. Tak? To w ludziach tych takich z krwi i kości wewnątrz te dwie rzeczy walczą ze sobą, ta duchowość i cielesność. I my jako wierzący ludzie musimy spychać ciało na margines, wyrzucić te sprawy cielesne, a napełniać się sprawami duchowymi. Dlatego jeszcze później będziemy studiować o tym duchu, który nas wypełnia. Ciało nie może wygrać z grzechem. To jest już wielokrotnie o tym, żeśmy mówili na różne sposoby. Ale duch wygrywa z grzechem. Duch wygrywa. Zbawiony ma ducha w sobie. Duch Święty daje zdolność do przeciwstawiania się grzechowi. To jest zdolność. Niekoniecznie ten, kto ma ducha, już nie zgrzeszy, tak? Wręcz przeciwnie. Ludzie grzeszą, wierzący również grzeszą, ale Duch Święty daje zdolność do przeciwstawienia się grzechowi. Tylko ciało jest problemem, czy tylko ciało jest problemem człowieka zbawionego? Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Czy tylko nasze ciało jest problemem? No nie.
zewnętrzne pokusy, których autorem i takim aranżatorem jest diabeł, przeciwnik. On nam robi, jak to mówią, koło pióra, tak? Podtyka jakieś rzeczy, które mają nas, naszą uwagę odwrócić od prawdy, od sprawiedliwości, od dobra w kierunku ciała, w kierunku zła. I to jest takie powszechne wśród ludzi. Każdy z nas podlega jakiegoś rodzajowi pokusom, tak? Jakimś pokusom. Nie ma człowieka wolnego od pokus. Nie ma. Wszyscy podlegamy pokusom, bo jesteśmy jeszcze w ciele grzesznym. Przyjdzie taki czas, że to ciało zostanie unicestwione, ale póki co musimy z tym żyć, mamy z tym problem i musimy poszukiwać rozwiązania. Jak temu zaradzić, tak? Jakub pisze: wiarołomnie, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał was mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Nie można żyć, jak już wspominałem, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. To się nie da. Kiedy zwracamy się do czegoś, do kogoś innego niż sam Bóg i Boże sprawy, sprawiamy Panu Bogu przykrość. Ja już troszeczkę wczoraj mówiłem w kontekście małżeństwa, że popatrzcie na związek Chrystusa i Kościoła. Jakby małżonek zamiast skupić się na swojej żonie, tak? I ją pielęgnować, ją chołubić, ją stawiać na pierwszym miejscu, zacząłby się, że tak powiem, za dziewczynami oglądać. No jak to wygląda? No, jakby się ta żona czuła? Tak? Tak samo Pan Bóg się czuje źle, kiedy my zaczynamy na kogoś innego, na coś innego zwracać uwagę. To jest dokładnie to samo. I musimy być wdzięczni Panu Bogu, że w nas ludziach zaszył taki właśnie ten, tą instytucja małżeństwa w bardzo takich wielu aspektach. Że my cieleśnie, tak jak żyjemy tu na ziemi, możemy odczuć, jak Pan Bóg się czuje, kiedy my coś przeskrobiemy przeciwko Niemu. On tak się właśnie czuje. Paskudnie. Źle. Niektórzy mówią, a przecież to Bóg, on takie ma ludzkie uczucia. A spytam, a na jaki obraz i podobieństwo zostałeś stworzony? No właśnie po to, żebyś ty wiedział, co Pan Bóg czuje. Tak? To nie konik ani kózka zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boże, tylko człowiek. Nawet aniołowie nie są stworzeni na obraz podobieństwo Boże. Nawet archanioł Michał nie jest stworzony na obraz podobieństwo Boże. Tylko człowiek. Tylko. Widzicie w sobie teraz jakiś swego rodzaju majestat? Zachowujcie się. I zobaczcie, jak w tym kontekście ma wielki sens upodabnianie się do naszego Zbawiciela, do Pana Jezusa. Ty upodabniasz się do Boga, do samego Boga. Tak? Widzicie to? To jest przepiękny obraz. Tak? A zobaczcie, jak człowiek poprzez swój grzech, odstępstwo zszargał ten święty obraz Boży w nas, w człowieku. W nas, w człowieku. Popatrzcie na to. Jeśli będziecie się zwracać do świata, stajecie się nieprzyjacielem Pana Boga. Tak? Dalej. Jeśli poddacie się Bogu, przeciwstawicie się diabłu, on ucieknie od was. Co to oznacza?
że my mamy swego rodzaju władzę nad postępowaniem diabła. Jak mu nie przeszkadzamy, to on będzie atakował, ale jak mu się przeciwstawimy, to nawieje. Dlaczego? Bo on wie, że jak my się zwracamy do Pana, Boga, to jak to mówią po naszemu, ma szerokie, ja mam szerokie plecy, tak? Ktoś za mną stoi, wiesz, bo powiem tacie. Wiecie, jak to jest, jak mały bzdoc tam, wiesz, wiecie, tam się piorą małe dzieciaki. No, no powiem tacie, bo wie, że tata to jest silny. Tak samo my jako dzieci Boże mamy tego tatę, do którego możemy się zwrócić, bo powiem tacie i diabeł zwiewa, nie ma go tu. No to może tak jest śmieszne, ale radosne, dobre. To jest bardzo piękny obraz. Możemy się cieszyć z tego. Dlaczego mamy się z tego nie cieszyć, że mamy szerokie plecy? Zbawiony ma zdolność przeciwstawiania się diabłu. Zobaczcie, że w innym miejscu, teraz chyba nie przedstawię tego wersetu, jest napisane, że diabeł zmusza niewierzących, tych, którzy są pod jego wolą, do pełnienia swojej woli, do grzeszenia. Tak? Tak jak ktoś już wspominał, czy ja wspominałem pierwszy rozdział listu do Rzymian, tam jest też napisane, że jak Pan Bóg nie ochrania, to wszystko, co najgorsze, zwala się na człowieka i człowiek grzeszy bez opamiętania. Tak, taka jest wymowa pierwszego rozdziału, tam końcówki listu do Rzymian. Popatrzcie, jakie jest źródło, jaki ma sens ten śmiech i radość w tym kontekście. Co to znaczy? Że ja, to znaczy, że mam się już przestać śmiać, przestać się radować. Ten rodzaj śmiechu radości to jest radość światowa. Taka cielesna, bo nam jest fajnie w świecie. Wiecie, jak jest fajnie. Ja nie lubię tego słowa używać do Bożych spraw, tylko fajnie używam do światowych spraw, bo to fajnie to jest takie grzeszne, fajnie. Tak. Jeśli nie jest fajnie, to coś jest tu nie w porządku. Bo to fajnie to jest coś światowego i myśmy z tą fajnością powinniśmy zacząć smucić. Ja sobie przypominam, co było fajne, jak ja byłem jeszcze nienawróconym człowiekiem. Obrzydliwe kawały, jakieś rzeczy, które nie przystoją człowiekowi. Wiecie, takie rzeczy obrzydliwe. No, wszyscy wiecie, jak to jest, nie? No, jak z perspektywy czasu usłyszę tam, że ktoś ten znany mi tam z młodych lat kawał opowiada, ależ to jest obrzydliwe, brudne. Nie ma się z czego śmiać. Wiecie? No nie ma się z czego śmiać. To jest obrzydliwe. No jak można się z takich rzeczy śmiać? Jak tu jest mowa o grzechu, o zdradzie, o czymś innym tam. Wiecie, no co to jest? I dlatego bardzo mądre są te słowa. Niech śmiech wasz się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Co ja nagadałem? Co ja narobiłem? Smuć się z tego, co robisz cieleśnie. To jest złe po prostu. Ale my jesteśmy radośmi z innego powodu, że jesteśmy własnością Pana. Tu się należy radować. Że możemy diabłu się przeciwstawić i zwiewa. Tak? To jest radosne. I możemy być silni w naszej wierze i robić dobre rzeczy. Mamy zdolność robić dobre rzeczy. Czy to nie jest dobre? I takie, wiecie, można się z tego cieszyć? Można. I cieszmy się z tego. Możemy to robić dobre. Siostra dzisiaj mówiła, że ona wszystkim mówi dzień dobry. I hello tam, cześć. I wszyscy nagle się śmieją. Dobre to jest? No dobre. A gdyby siostra robiła takie, co wy grzesznicy chodzicie naokoło, co? No jakby to wyglądało? Oni powiedzieli, ona chyba... Tak? Tak by było? Tak by było? No tak by było. Widzicie, to są rzeczy, które są dla nas widoczne. Świat tego nie dostrzega. Świat tego nie dostrzega. Właśnie świat ma swoje standardy dobra,
tak, w cudzysłowie dobra i zła, które kompletnie nie przystają do naszej wiary, tak, do Słowa Bożego. Życie według ciała jest totalnym upadkiem i grzechem. Ciało do niczego dobrego prowadzić nie może. Jawne zaś są uczynki ciała, z listu do Galacjan, 5 rozdział, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, gnowania, waśnie, otrzepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obrażarstwo i tym podobne. To znaczy, że ta lista nie jest pełna. Pewnie jakby tam cały rozdział musiał tych wszystkich grzechów wypisać, Paweł, gdyby wszystkie wypisał. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To jest tak zwane trwanie w grzechu. To, o czym pisze Jan w swoim pierwszym liście. Jeśli ktoś trwa w grzechu, kto grzeszy, nie widział Pana ani go nie poznał. Tak? I to znowu, trwanie w grzechu to nie jest coś takiego, że dlatego, że trwamy w grzechu, to nie jesteśmy zbawieni, tylko ponieważ nie jesteśmy zbawieni, to trwamy w grzechu. Tak? Drugie stwierdzenie. Każdy, kto jest sprawiedliwy, nie grzeszy. Ale dlatego jest, nie dlatego jest sprawiedliwy, że nie grzeszy, tylko dlatego nie grzeszy, że jest sprawiedliwy. Wiecie? To jest odwrócenie. Jeśli czytamy pierwszy list Jana, musimy bardzo uważać, bo możemy do bardzo błędnych, wręcz przeciwnych prawdzie dojść wniosków. Wiecie? Tam trzeba zrozumieć narrację janową. Jan przedstawia pewne fakty. Jeśli ktoś grzeszy, jest z diabła. Ten, kto nie grzeszy, czyli nie trwa w grzechu, z Boga jest. Tak? I nie należy z tego wyciągać wniosku, że uczynek jest powodem tego czy tego. Dokładnie odwrotnie. To stan ducha, duch jest, ma swoje owoce w ciele. Zresztą o tych owocach ducha za chwileczkę będziemy jeszcze studiować. No tam jeszcze o popełnianiu grzechu, może przejdziemy dalej. To, o czym mówiłem, to jest z listu Jana. To już może ostatni werset. Potem poznaje się dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Również ten, który nie miłuje swego brata. To jest taki papierek lakmusowy. Jak my nie wiemy, co z daną osobą się dzieje, albo nawet z nami, ja to zawsze mówię, najpierw te rzeczy odnieść do siebie. Jak ci wyjdzie na tobie, wiecie, pozytywnie, że zidentyfikowałeś, kim jesteś, to dopiero próbuj, bardzo delikatnie, ostrożnie, być może do jakichś szczególnych przypadków to zastosować, ale nie masz prawa ludzi sądzić na tej podstawie. Możesz tylko wnioskować i jakoś tam ewentualnie zareagować, tak? Ale jeszcze raz, po tym poznaje się, czyli to jest taki probierz, dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Czyli jeśli widzimy, że ktoś żyje w niesprawiedliwości, w złu, to co? Nie jest z Boga. Nie jest rzeczą możliwą, żeby człowiek Boży żył. Całe życie jego było wypełnione niesprawiedliwością, złem, grzechem, tak? No oczywiście każdy z nas jakoś tam może zgrzeszyć, może upaść. Ale chodzi o to, że całe życie wtedy jest wypełnione czymś takim złym. I to nie jest z Boga. To jest bardzo ostre. Są oczywiście rzeczy pośrednie, których my ludzie możemy nie dostrzec albo właściwie, fałszywie zinterpretować. Dlatego wielka ostrożność w tym zakresie jest wymagana. No i to nie nadaje się, tak wiecie, na takie obecne studium. Cechą, która odróżnia dzieci Boże od niezbawionych, to trwanie w grzechu. Jeśli ktoś trwa w grzechu, nie jest Boga, a jeśli ktoś nie trwa w grzechu, to możemy poznać, że jest Bożym dzieckiem. Możemy poznać. Tak? Ja mam pytanie, nie? Bo trwanie w grzechu, a upadki, nie? To czym się różni? Bo niektórzy ludzie myślą, że u nas Boże tego nie odróżniają. Bardzo dobre pytanie.
I czekałem na to pytanie. Czekałem na to pytanie. Właśnie chodzi o to, że trwanie w grzechu nie polega na ilości grzechów czy ilości dobrych uczynków. To nie to. To jest takie stwierdzenie, że jeśli ty jesteś Boży, to nie trwasz w grzechu. Twoje życie nie jest zanurzone w grzechu. Ile tych grzechów popełnisz, zależy od okoliczności. Ale jeśli trwasz w grzechu, to twoje życie jest w grzechu i rodzi owoce grzechu. Natomiast jeśli jesteś Bożym człowiekiem, to jesteś zanurzony w duchu, zanurzony w prawdzie, nie trwasz w grzechu, czyli jesteś oczyszczony od grzechu, bo jesteś zbawiony. To jest stan człowieka. Nietrwanie w grzechu to jest stan człowieka. Jesteś oczyszczonym człowiekiem od wszelkiego grzechu, czyli nie trwasz w grzechu. Tak? I twoje życie owocuje dobrymi uczynkami, owocami ducha. Bo może. Tamci nie mogą, a ty możesz. Tak? I to nie polega na wadze, że tu kładziesz dobre, tu złe uczynki i które przeważą, to trwasz albo nie trwasz w grzechu. Wiecie? To nie na tym polega. Musimy to zrozumieć, że trwanie w grzechu to jest stan duchowy, a nie wyliczanie uczynków, ile i jak długo te uczynki pełnisz. Wiecie, o co mi chodzi? Czy może jeszcze pomyślimy na ten temat? Jest jasne dla was to jest, tak? Proszę bardzo. Czyli to jest tak, jak się upadnie nawet tyle razy, ale się brzydzi tym upadkiem i nie chce się tego wykonywać, to jest właśnie grzeszenie, a nie trwanie w grzechu. Tak, tak, tak. Ja tylko mówię, jaki jest stan rzeczywisty duchowy tego człowieka. Ja nie mogę poznać, ja nie mogę powiedzieć, bo ja bym musiał znać ducha człowieka, żeby powiedzieć, czy on trwa w grzechu, czy nie. A ponieważ nie jestem, to ja mogę tylko delikatnie wnioskować na podstawie tego, co mówisz, że on się brzydzi, no widzę, że on się trapi tym upadkiem i tak dalej. No to jest to jakiś sygnał, że to jest może tymczasowy upadek, ale w głębi serca człowiek wierzy. Ale to bywa złudne, bo znam na przykład ludzi, którzy trwają w grzechu, trapią się tym grzechem, ale nic z tym nie zrobią i nie mogą zrobić, ponieważ nie są nawróceni. Rozumiesz? No tak, tak, czyli podejmują jakieś próby wygrania z tym grzechem. Dokładnie tak, tylko podejmują cielesne próby. Tak jak AA, tak? Anonimowi alkoholicy tak robią. Oni chcą pokonać, oni są zasmuceni tym, źle się czy tym czują, ale nie są nawróceni. I ta ich walka jest to tylko walka z ciałem. Niczym więcej. Tam nie ma walki duchowej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Rozumiem, ale takie trochę to mnie zaskoczyło, nie? Bo jak duch nakłania cię do wstąpienia do AA i podjęcia całej na przykład terapii, nie? Ale ja nie mówię o samym fakcie AA, bo może do AA iść człowiek nawrócony i oni, i może z ich metod skorzystać. Mogą być dobre. I to samo, te terapie jakieś tam, które oni stosują, mogą wpłynąć dobrze na takiego człowieka i ten człowiek wyzwoli się z tego upadku, tak? To jest dobre. To ja nie mówię o samym AA, tylko jeśli ktoś przy pomocy AA chce walczyć z alkoholizmem, a nie ma nawrócenia duchowego, to wtedy to jest bardzo często chyba całkowicie skazane na porażkę. Nie? Duchową. To jest tak, Marcinie, jak ludzie nawróceni, chorzy, na przykład idą do lekarzy, nie? Tak samo z alkoholikami. Tam też idą do lekarza, specjalistów, nie? To co się pomodlimy, Panie Boże, nie muszę iść do lekarza, uzdrów mnie? Dokładnie nie, tak, tak. Lekarza. Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze mówisz. To jest zasadne. Tu się trafia wtedy do lepszego lekarza. Wiele by mówić o tych wszystkich naszych problemach, wiecie, na drodze wiary. Ja je troszeczkę wypisałem. Nie jesteśmy w stanie nawet poruszyć 10% tego wszystkiego, co w Biblii jest na ten temat, ale tak, jakie są problemy, jakie dostrzegamy problemy w naszym chrześcijańskim życiu. Cielesność, tak? Jakieś pokusy ze strony świata, to co już żeśmy studiowali. Te ataki diabelskie, problemy rodzinne. To też są problemy jakieś duchowe? No też, oczywiście. Inaczej te problemy rozwiązują ludzie niewierzący, a inaczej wierzący ludzie. Ale nadal pozostają problemami, tak?
To są realne problemy. I czy w tym wszystkim możemy się uświęcać? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, że możemy nasze chrześcijańskie życie oczyszczać od zła, od tych złych rzeczy. Czy to tam w tych wczesnych, czy problemach rodzinnych, czy problemach społecznych. Bo to może być też, wiecie, społeczny problem. Ja się całe życie kłócę ze swoim sąsiadem, no, bo tam mi wyorał miedzę na trzy palce, tak? Jak to było w tym sławnym filmie Sami Swoi. Jaśko, trzy palce. No i tam go kosą przeżegnał. No takie są problemy? No są. To jest satyryczny film, ale bardzo dobry. Radzę go obejrzeć. To jest satyra na ludzkie, wiecie, taką... ludzki, bardzo aktualna, bardzo. Ważną rzeczą jest przede wszystkim dostrzec problem grzechu w swoim życiu. Jeśli dostrzeżemy problem, możemy z nim walczyć. Dlatego listy apostolskie przepełnione są wskazaniami na konkretne grzechy i radami, jak prowadzić swoje życie, żeby podobać się Bogu i unikać tego, co złe w swoim postępowaniu, tak? I to są takie praktyczne rzeczy. Nowy Testament jest bardzo praktyczny. Ktoś mówi, że o, to są takie te księgi teologiczne, jakieś takie obrazy niedoścignione dla człowieka. Gdzie tam? Czytaliśmy przed chwilą. Praktyczna rada. Masz Pana Boga i diabła. I to teraz jak zwrócę się do Pana Boga, no to ten ucieknie. Proste. Rada. Jest sposób, jak to wykonać. Koniec. Kropka. Dziękuję. Biblia jest do bólu praktyczna. O, tu przechodzimy właśnie do Ducha Świętego. To jest bardzo ważny temat. Mówię więc, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Co ta końcówka wersetu mówi? Że to się dzieje wewnątrz nas. Żyjemy w tym ciele, takim, jakie widzimy, mamy, czujemy. I mamy ducha. I te dwie siły walczą w nas przeciwko sobie. I to, no jeszcze, może później ten werset z Rzymian, ale chciałem zwrócić teraz uwagę na ten werset ducha nie gaście. I teraz ten duch, który przeciwko ciału walczy, może mieć w cudzysłowie w nas pomoc. W nas. Czyli my możemy pomagać, współpracować z Duchem Świętym albo go gasić. Na tym polega gaszenie ducha. Wiecie, charyzmatycy mówią, że nie gasić ducha, to tam nie przestawajcie tam robić cuda, proroctwa i tak dalej. To nie o to chodzi. To właśnie chodzi o nasze praktycznie chrześcijańskie życie. My mamy tego ducha. I nie mówmy, ty duch posuń się, bo teraz ja. Tak? I spychacie tego ducha gdzieś w kąt, na margines. To jest gaszenie ducha. Czasami nawet w ludzkim języku jest takie powiedzenie, że ktoś kogoś zgasił. Tak? Ten do niego mówi, a ten go zgasił. Tak? Jest coś takiego? To jest właśnie gaszenie ducha. Duch do ciebie mówi, a ty cicho! Ja robię po swojemu. Tak? Nie wolno tego robić. Jak będziemy ducha gasić, będziemy mieli ciągłe problemy. Ciągłe problemy. Bo co? Bo wtedy ciało wygrywa. Tak? Nie współdziałamy z duchem, żeby w jakiś sposób poprawić ten nasz chrześcijański jakby wizerunek, no nie wiem jak to nazwać, no tą osobowość tą chrześcijańską całą, tą duchową i cielesną. Tak? Tylko staczamy się, wiecie, w te cielesne sprawy. Mnóstwo problemów. Mnóstwo problemów. I teraz... ten Rzymian 12:1 pokazuje właśnie ten proces, jak należy to robić. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Uwaga, co to znaczy ofiarować ciało? Przypomnijcie sobie, jak były ofiary. Co robiło się? Zarzynało się, umartwiało się ciało. I o umartwianiu ciała jest dużo. A jak teraz to złożymy, to ciało już umartwione jako dar, to jego już nie ma.
ono spłonęło na tym ołtarzu, tak? To jest taki obraz pewien. No, oczywiście to nie dzieje się w ten sposób, że tam ciało zarzynamy i tak dalej, tak? Ale chodzi o to, tą duchową stronę sprawy. Jeśli składamy te nasze ciała jako ofiarę żywą i świętą, ona jest żywa, ale potem się ją zażyna. Oczywiście możemy patrzeć na ten werset jako inny aspekt. Inny, w innym aspekcie. To znaczy, żeby te ciała, które składamy w ofierze, służyły Bogu, a nie grzechowi. To jest drugie zrozumienie i równoprawne zrozumienie, być może nawet pierwsze zrozumienie tego wersetu. Ale oba znaczenia tego opowiadają nam o czymś ważnym. Że nie ciało ma rządzić, ale duch. Tak? Bo taka winna być duchowa służba wasza. Duchowa. I drugi werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest jeden z kluczowych wersetów w listach apostolskich. Tam w Bibliach warszawskich, ale przemieńcie się. Czyli my mamy się przemieniać, nie? Inne tłumaczenia mówią strona bierna, ale dajcie się przemienić. Przez kogo? No przez Ducha Świętego, który w was mieszka. Bo Duch Święty chce was zmieniać, chce was przemienić. Ale co? Możemy się Duchowi przeciwstawić, możemy Ducha zgasić. I nie gaśmy tego Ducha, tylko dajmy się przemienić. No? To jest jasne w tym momencie. I zobaczcie, jakie piękne. Jaką mamy wielką pomoc. Nie musimy się obawiać, że Pan Bóg zostawi nas samych sobie. Tylko słuchajmy Ducha, dajmy się przemienić i robota będzie szła do przodu. Bo Duch Święty nam pomaga. Tak? I zobaczcie, problemem jest ten świat, żebyśmy my nie szukali w świecie wzorców do postępowania. Tylko w Duchu, w Słowie Bożym, tak? W tym, co Duch Święty mówi do nas. I wtedy mamy zdolność, uwaga, to jest niesamowicie ważne, odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Podstawową rzeczą, jaką Duch Święty robi, to odnowienie umysłu. I my wtedy mamy jasność, jak powinniśmy postępować. I wiemy, co jest dobre, miłe, doskonałe, co wolą Bożą. Tak? To jest klucz. Duch Święty zmienia tu i kształtuje w nas nowego człowieka. A ten stary człowiek musi być eliminowany. Ciało musi być odsunięte. No i co zrobimy, co się dzieje, kiedy Ducha Świętego nie gasimy, kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu działać. W naszym życiu obserwujemy owoce działalności Ducha Świętego, tak? Jakie to są owoce? Oczywiście Paweł nam znowu wypisał, żebyśmy wątpliwości nie mieli. Możemy szukać jeszcze więcej tych owoców, tak? Jakie są? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, tak? Moglibyśmy jeszcze szukać więcej. Ale pierwsza jest miłość. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach waszych przez Ducha Świętego, który jest wam dany. Jest taki werset piękny. Tej miłości nie bierzemy sobie samowolnie. Albo nie wypracowujemy w swoim sercu. O, to teraz ja będę miłujący. Tak się nie da. Nikt nie jest w stanie wzbudzić sobie Bożej miłości. Niestety. Ale skąd mamy tą miłość? Kto jest autorem tej miłości? Duch Święty. Bo On przynosi tą miłość do serca. Wlewa tą miłość do serca. I rzeczywiście możemy wykazywać tą Bożą miłość w naszych sercach. To jest możliwe. I znowu przez indukcję myślimy coś takiego. A co z ludźmi, którzy nie mają Ducha Świętego? Czy oni mogą prawdziwie kochać? Czy mogą? Czy są zdolni do prawdziwej miłości? Nie są. Ja mówię, że nie są zdolni.
To, co świat niewierzący pokazuje jako miłość, to są wypaczone formy miłości. To jest miłość cielesna w swoich takich karykaturalnych objawach. Wiecie? To nie jest miłość. Jeśli byście dowolne media otworzyli, czy telewizję, prasę, internet i poszukiwalibyście tam jakiś czegoś o miłości, to natraficie na bagno, na zło, na kompletnie odwrócone pojęcia. Kompletnie odwrócone pojęcia. Miłość Boża to nie miłość ludzka. Miłość Boża przewyższa wszystko. I wy możecie mieć tą Bożą miłość w sobie, to znaczy nie tylko w sercu jakoś tam chowaną. Nie wolno chować tej miłości tam głęboko w sobie. Tylko ta miłość musi promieniować z was. Musicie okazywać tę miłość wszędzie naokoło, w każdym miejscu. Tak? Wszystkim. I po tym poznacie, żeście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest znak rozpoznawczy dzieci Bożych. To jest znak rozpoznawczy dzieci Bożych. Nie ma dziecka Bożego bez miłości Bożej. Nie ma. Jeśli ktoś nie ma tej miłości, powinieneś się nad sobą zastanowić. Jeśli masz w sercu tylko żal, pustkę, brak przebaczenia, smutek, to jest, tragiczny jest twój stan. Po prostu jest tragiczny. Co z tobą będzie? Twoje życie jest skazane na porażkę. Pójdziesz do piekła, bo nie masz Bożej miłości. A tylko Bóg tą Bożą miłość może wzbudzić. A ta Boża miłość ochrania nas przed każdym złem. Bo wiecie, czasami mamy bardzo trudne chwile w życiu. Przeżywamy, że tak powiem, sprawy, które prowadzą nas na skraj naszej wytrzymałości jako ludzi. I zawsze miłość Boża gdzieś nas tam ratuje przed upadkiem w przepaść. Zawsze. Każde dziecko Boże jest chronione przez Boga i nie może zginąć. Nie może upaść totalnie. Zdarzają nam się jakieś czasami upadki lokalnie tam, wiecie, w naszym życiu gdzieś tam. Ale nie ma czegoś takiego jak totalny upadek wierzącego człowieka. Ja w to nie wierzę przynajmniej. No. Na podstawie Słowa Bożego. Ja nie wierzę w to. Bo Pan Bóg może mnie podnieść z każdego upadku. Z każdego. Nie ma takiego upadku, z którego Pan by mnie nie wyrwał. Tak? Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie do tego, co jest miłe. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa, Jezusa Chrystusa i oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie, wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowi, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To jest ta miłość. Ona prowadzi człowieka do właściwego końca tego naszego ziemskiego życia. Tak? Aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała. To jest, już studiowaliśmy miłość. Znowu mi się, wiecie, otwiera ta szufladka z miłością i znowu mam pokusę, żeby o tym więcej mówić, ale muszę się powstrzymać. Rady i ostrzeżenia. Następne. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem i Belialem? A co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie od nich,
i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To pochodzi ze Starego Testamentu, to jeszcze kiedy Pan Bóg miał takie, ja nie wiem, czy Pan Bóg ma pragnienia. Nie chciałbym obrazić Pana Boga. Może taką obietnicę, o, może tak lepiej to zabrzmi, taką obietnicę w stosunku do Izraela. Idźcie za mną, tak? A ja będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. I będzie tak fajnie. Źle mówię, nie może nie fajnie. No, dobrze. Dobrze. I będzie dobrze. I tu są pewne warunki. Są pewne warunki. Nie chodźcie obcym, a wierzmie z niewierzącymi. Jest problem człowieka wierzącego, bo żyjemy na tym świecie. Nie w tym świecie, tylko na tym świecie, tak? Nie jesteśmy światem, ale na tym świecie żyjemy. I jakieś są relacje, interakcje między nami i światowymi rzeczami. Często żeście słyszeli o tym, że ktoś prowadzi na przykład jakiś biznes, tak? No i musi zrobić spółkę z człowiekiem niewierzącym. I z mojego doświadczenia życiowego, z tego, co mi bracia tam mówią naokoło, wychodzi, że to nie jest dobry pomysł. Naprawdę to nie jest dobry pomysł. Prędzej czy później wychodzi coś takiego, że ten, który jest niewierzący, chce robić przekręty, bo chce mieć wyższy zysk. A tu lewa fakturka, a tu paragoniku nie wystawimy, a tu tamto, a tu siamto i tak dalej. I ludzie zarabiają więcej, no bo jak inni robią to wszystko uczciwie, no to ten, kto nie robi, nie płaci podatku, to ma więcej, tak? No i to jest nieuczciwa konkurencja. To nie są prawa rynku, tak? To są zbójeckie prawa. Proste, tak? I co wtedy? I taki człowiek ma problem. I zainwestował kupę roboty, w to wszystko włożył. I co teraz? Powiedzcie mi. No dochodziło do takich rzeczy, po prostu sprzedawali swoje udziały. Przepraszam bardzo, ja już z tobą nie będę robił interesów. Albo były takie przypadki, że ten niewierzący okradł go, gdzieś tam wpuścił w długi, w maliny. Wiecie, straszne rzeczy się czasami działy. Prosta rada w Biblii. Nie miej nic wspólnego z niewierzącymi. Nie rób spółki. Tak? Lepiej mieć mniej, a sprawiedliwie, niż dużo, a okraszone to jakąś krwią, niesprawiedliwością, grzechem. Tak? Jest proste. No są też inne rzeczy. Są też związki na poziomie takim duchowym. Wiecie, są różnego rodzaju stowarzyszenia, jakieś takie, nazwijmy to na przykład artystyczne powiązania. Są tacy ludzie, którzy w swoich powiązaniach artystycznych mają, są w jakiejś pracy, bo to jest dla nich praca, źródło utrzymania, tak? I w pewnym momencie się nawróci taki człowiek. I co on ma zrobić? A wiecie, to środowisko artystów to jest całkiem pokręcone. Bardzo wiele tam jest grzechów, różnych bardzo dziwnych spraw, tak? No i co taki człowiek ma zrobić? Żyć w tym grzechu nadal? Jaka jest rada? Wyjdź z tego. Któryś z braci mi mówił, nie wiem, czy brat Henryk Turkanik, czy któryś, brat Prower, ten, który zrobił śpiewnik pielgrzyma, ten, wiecie, coś z niego dzisiaj śpiewaliśmy. On był utalentowanym muzykiem. Mógł grać w orkiestrze symfonicznej, berlińskiej orkiestrze symfonicznej. On był tak wspaniałym muzykiem, skrzypkiem. Ale on z tego zrezygnował. On powiedział, że on będzie pracował dla Pana, a nie będzie pracował w tej prestiżowej filharmonii. I zrobił dla nas śpiewnik pielgrzyma. I wszyscy z tego korzystamy. O ile droższa jest ta praca. Tak? O ile droższa. A gdyby tam grał, no może by go ze dwa razy na plakacie tam gdzieś napisali. Albo i nie. I tyle by było z jego tam grania w tej wielkiej orkiestrze symfonicznej, bym się czasami pochwalić, że o, ja tam grałem. No i co z tego? I co z tego? Tak? Ale widzicie, że są wybory dobre i lepsze.
jeśli kierujemy się duchem, to nasze wybory mogą być lepsze. Tak? I tu jest jeszcze taka te trzy wersety. Sprzeczność pomiędzy Chrystusem a wszystkim innym. Obcymi religiami, tak? Czyli czy bałwanami. Albo ogólnie wierzący z niewierzącym. No możemy się spotkać z ateistą. No tam nic nie mówi. Mnie to wiara nie obchodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Ten ateista jest niewierzący. On dzisiaj się nie przeklina, on tam nic nie robi i tam nie woła do Beliala, nie modli się przed bałwanami. No dobrze, okej, ale jest niewierzący. Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Chyba, że ciało. I to ciało jest problemem, bo ciało chce mieć, wiecie, komitywa z ciałem. Ciało z ciałem się dobrze porozumiewa, wiecie. Ale duch z nieduchem albo jakimś paskudnym duchem już nie tak. I to piękne słowa, które mówię. My bowiem jesteśmy świątynią Boga żywego. Wy wszyscy jesteście świątynią i cała nasza społeczność, gdzie by tylko byli jacyś wierzący na całym świecie, to jest świątynia Ducha Świętego. Duch Boży mieszka w was. No gdzie tam z buciorami się będzie świat pakował, tak? Jesteśmy oddzieleni od świata. Zamieszkam wśród nich i będę się przechadzał pośród nich. Zamknijcie na chwilę oczy. Pomyślcie sobie, tu przechadza się sam Bóg. Brakuje słów. Co to oznacza? To jest tak wzniosłe, że człowiek nie potrafi tego stanu powiedzieć. Tak? Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Jest problem szczególnie z młodym pokoleniem. Że młode pokolenie chce wszystkiego spróbować. Dla niego jest to nowość w ich życiu. Coś dostrzegają, co jest atrakcyjne, wydaje się fajne, takie, mogę coś z tego mieć, skorzystać, może mogę się dobrze czuć, a spróbuję. A tu co Słowo Boże mówi? Nie dotykaj się tego, bo jak się dotkniesz, to się upaprzysz, ubrudzisz się. Jeśli dotykasz się grzechu, ubrudzisz się grzechem. Ten grzech będzie ciebie dotyczył. To jest poważny problem. Myślę, że nas wszystkich musimy uważać na takie rzeczy. Nie chodzić tam, gdzie nie powinieneś. Nie robić tego, co nie powinieneś robić. Tak? Tak to funkcjonuje. Po prostu. Zobaczcie, jakie to są proste rzeczy. Takie do bólu proste. No masz się nie dotykać. No proste. Bo każde dziecko rozumie. Nie dotykaj, bo baluszek będzie bolał. To tak mówimy do dzieci? Mówimy. No bo jego Bartka nie wiem, czy wam opowiadałem, jak ten Bartek walczył z tą kuchenką. Mówię, nie dotykają. Au! Zapalił paluszek. A widzisz, mówiłem, nie dotykaj, bo paluszek będzie bolał. Tak? No i my musimy być bardziej dojrzali niż ten berbeć, który tam rozrabia, tak? Jak Pan Bóg mówi, nie dotykaj, no to nie dotykaj. No masz rozum przecież. Mówię do twojego rozumu. No chyba, że ktoś ma mało rozumu, to niech się modli, żeby miał go więcej, tak? Tak, ten powtórzony ten werset. On jest takim, wiecie, troszeczkę mottem do mojego sposobu myślenia. Wyjdźcie, nie dotykajcie się złego. Tam, gdzie nie powinniście być, to nie bądźcie. Proste. I taka piękna, wzniosła zasada. Poczekajcie, bo jeszcze jest tego dużo. Muszę wybierać, bo jest trochę mało czasu. Chodzić z Panem. To jest taka droga człowieka wierzącego, który uświęca się przez to, albo inaczej.
Jeśli ktoś chodzi z Panem, to się oczyszcza, to się uświęca. Tak to powinno być powiedziane, bo chodzenie z Panem jest czymś, co jest ciągłą obecnością Pana obok mnie. Tak? O, jak te ślady tam, chciałem zilustrować tą myśl jakimś takim i takie ślady na brzegu morza. Idziemy z Panem. Czasami ta fala troszeczkę dalej tam, wiecie, i te jedne ślady są zmyte. I są same drogi, same stopy, jedne takie, wiecie. Bywa tak w życiu chrześcijanina, że człowiek doznaje jakiegoś upadku pod wpływem fal. Wiecie, że wzburzone morze w biblijnej symbolice to jest świat, to są narody. To jest to, co w świecie jest niestabilnego. Brak wiary, brak wszystkiego, co dobre, tak? I jak ten świat troszeczkę na nas, tak wiecie, swoją falę puści, to te ślady znikają obok tych śladów naszego Zbawiciela. I chodzimy z Panem. Co to znaczy to chodzić z Panem? Codziennie. No jak masz kogoś bliskiego obok siebie i z nim chodzisz, któremu ufasz, na kim możesz polegać, to co? Masz problem, to co? Pyta się, co z tym zrobić? Jest coś takiego? Myślę, że mówię tak rozsądnie. Tak? Jak ktoś koło ciebie idzie, jak chodzisz z Panem, to jak masz problem, to pierwszą osobą, do której się zwracasz, jest Pan Jezus. Pan Jezus. Chodzisz z Panem, módl się do Niego. Takim nieodłącznym elementem życia wierzącego człowieka jest modlitwa. To jest modlitwa. Poznajemy ludzi wierzących po tym, że się modlą. I chodzą z Panem. To rzeczywiście jest chodzenie z Panem. A Tomek teraz ładnie wziął, roztworzył Biblię. A czyje ta jest ta księga? Pana Jezusa! Pana Jezusa! Jak poczytacie na końcówkę tej Biblii, tam objawienie. Objawienie Pana Jezusa, które dał. A jak Pan Jezus mówi tam w Ewangeliach, to ja posyłałem do was wszystkich proroków, a wy wszystkich ich pozabijaliście. Od sprawiedliwego Abla aż do Zachariasza, któregoście zabili między ołtarzem a świątynią. Tak było? Tak jest napisane? Pan Jezus posyłał wszystkich proroków, którzy to słowo przynieśli. Dlatego mamy tą Biblię. Mamy to słowo. I to jest drugi element, który możemy się chodząc z Panem posiłkować, tak? Ale my nie jesteśmy pierwsi. Już Henoch chodził z Bogiem i zabrał go Bóg, bo to był przyjaciel Boży, tak? A kto jeszcze chodził z Bogiem? Noe był mężem sprawiedliwym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. My nie jesteśmy pierwsi. Ludzie przed potopem, bo Henoch był przed potopem, Noe zaraz po potopie chodzili z Bogiem. To byli mężowie sprawiedliwości, sprawiedliwi. Chodzenie z Panem. No i teraz znowu trochę mało czasu, ale tylko znowu hasła takie pokażę. Chodzi się z Panem, nasze schodzenie z Panem to jest w zakresie duchowości, miłości, moralności, rodziny. Nie mówiliśmy wiele o rodzinie, a to jest całe wielkie pole naszego świadczenia, naszego chodzenia z Panem, naszego uświęcania, żeby naszą całą tą ziemską rodzinę uświęcić, tak? Przybliżyć do Pana. Społeczność świętych to jest też pole, gdzie możemy się uświęcać. Zbór Boży jest od tego, żebyśmy wzrastali w Panu, tak? Relacje ze światem. Czy w tym zakresie też możemy się uświęcać? Też. To jest pewne pole działania, tak? Jako wierzących ludzi. Taki pusty ekran. Już można? Ja zamknąłem. Ja mam takie pytanie. Czy nie powinniśmy bardziej zdefiniować
to określenie cielesność, bo ono jest tak szerokie, cielesność, no to się kojarzy z ciałem. Czy to chodzi o materię? Człowiek jako istota stworzona na obraz i podobieństwo Boże jest troista. I wierzący ludzie tak zidentyfikowali w człowieku, zresztą jest to napisane w Biblii, ducha, duszę i ciało. Dwa elementy są z tej kategorii duchowej, duch i dusza, a ciało jest z tej kategorii fizycznej, tak? Tego, co my widzimy, dotykamy. I my wierzymy w ten sposób, dostrzegliśmy to w Słowie Bożym, że dusza i ciało stanowi pewną całość, która żyje. My tu na ziemi żyjemy. Nawet ukuło się takie określenie na człowieka, który żyje emocjami, tym światem, duszewność. Ktoś, kto potrzebuje dużo emocji, żyje emocjami, jest człowiekiem duszewnym, od duszy, nie od ducha. Bo duch jest tą, nazwijmy to może też niepoprawnie, częścią człowieka albo stroną człowieka, która ma bezpośredni kontakt z tymi najwyższymi sprawami duchowymi. Bo jest napisane, że Duch Święty stwarza w nas nowego ducha. Nie duszę, tylko ducha. Dusza jest bardziej rozumiana jako ta część człowieka, która daje mu to takie życie, ten dech. Tak? Jak w Słowie Bożym jest napisane, że duch tam ukształtował człowieka i włożył w jego usta dech życia. Tak, dech życia, że to ciało zaczyna funkcjonować w właściwy sposób. To jest ten duchowy pierwiastek, którego nie potrafimy zbadać pod mikroskopem. Nie jest on materialny, ale powoduje, że ciało żyje. I myślimy w ten sposób, że żywe istoty, te, które mają dech życia, one mają tą tak zwaną duszę umowną. My nie wiemy dokładnie, jak to funkcjonuje, bo nie mamy wglądu w te sprawy duchowe, ale wiemy na pewno, że mamy ducha, który Pan Bóg stwarza w nas, kiedy się nawracamy, kiedy jesteśmy nawróceni i jesteśmy nowym stworzeniem. Dlatego jest to możliwe, bo wiecie, gdyby cały człowiek był stworzony na nowo, to byśmy od razu byli doskonali również zewnętrznie w ciele, ale ponieważ się to odbywa w tym duchowym stanie, tak, to my na zewnątrz nic nie widzimy, nie widzimy żadnej zmiany. Tak samo oddychamy, tak samo jemy, tak samo, wiecie, au, boli nas, tak? Ale duch jest kimś innym. Tą stroną człowieka, który może właśnie być źródłem tej miłości Bożej, tak? Który jest wlany do naszego wnętrza, który może wołać do Boga w modlitwie, wykazuje te owoce ducha, że jest miłosierny, łagodny, wstrzemięźliwy i tak dalej. To od ducha pochodzi. A dusza to co? Jestem głodny, chcę jeść. Tak? Mamy popędy. Tak? Te na przykład seksualne. Jeśli jesteśmy w tym czasie, wiecie, takim, że się da. To są popędy, które są w duszy. Tak? I nie używamy do tego jakiegoś rozumu, nie rozkminiamy tych spraw, które dotyczą naszego ciała, naszego trawienia w żołądku, tak? Oddychania, bo to jest dusza, to jest życie ludzkie, takie normalne, cielesne życie. Nie wiem, czy nie potrafię tego inaczej powiedzieć, ponieważ w Biblii nie ma, wiecie, takiego rozdziału, jak zbudowany jest człowiek. Rozdział pierwszy. Ciało. Nie ma czegoś takiego, tak? Musimy wszystko z Biblii w jakiś sposób wyciągać na zasadzie wnioskowania. I Biblia w całym swoim kształcie mówi, że po pierwsze jesteśmy zbudowani inaczej niż reszta stworzenia, to znaczy jesteśmy troiści, tak? Mamy ciało, duszę i ducha i wiemy na pewno, że duch jest zrodzony przy nawróceniu przez Boga. I to na pewno wiemy, że są jakieś takie trzy części. No a resztę to musimy tak poznawać, wiecie, no, przez wzrost chrześcijański. Jakoś tam musimy do tych spraw dotrzeć. Nie można podać definicji tych wszystkich rzeczy.
Tak jak w nauce, że tam definicja kilograma, metra i tam czegoś innego jeszcze możemy podać, no, bo żeśmy sobie tak ustalili. Ale tych spraw duchowych nie jesteśmy w stanie zdefiniować. Czyli cielesność to jest to, co jest związane z ciałem i z duszą. Z tym życiem takim, taką energią życiową człowieka. Z takimi nie wyższymi uczuciami, tylko na przykład z odruchami, instynktami, coś takiego. Tak? Coś nas pędzi do czegoś. To może pod odpowiedzią? Proszę. Jest to, co Pan Jezus mówi do Piotra. Pan Piotr tam w 16 rozdziale Mateusza mówi: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, tak? Pan Jezus mówi, że idzie do Jerozolimy. A on mówi mu: zejdź, to znaczy szatanie, bo nie myślisz o tym. Myślisz o tym, co ludzkie, a nie co Boże, więc może... Tak jest. Może właśnie to jest... Bardzo dobry przykład, bardzo dobry przykład. Ludzkim poszukiwaniem własnej woli, tak. A Bożej. Nie? Bardzo dobry przykład. To jest coś takiego, że po ludzku na przykład nam jest kogoś żal. Tak jak tu w tym przypadku Piotr żałował Pana Jezusa, że przecież on pójdzie na mękę. No nie przyjdzie. Ja nie chcę, żeby mój Zbawiciel poszedł na krzyż. No ja też nie chcę. Ale inna część mnie mówi, to jest konieczne, żebym ja mógł być wolny. Tak? I że to jest z woli Bożej, że to jest inicjowane przez Pana Boga, przez Pana Jezusa, a nie przeze mnie. Tak? Ja do tego dopowiem, bo brat mówi, jak ludzie myślą ze świata, jak ludzie odrodzeni, tak, z ducha Chrystusowego. Bo zazwyczaj jak ktoś umiera, nie, to ale szkoda tego, ale tym ludziom ze świata szkoda, bo kogoś nie będzie brakowało. Patrzą egoistycznie, nie? Tak. Ktoś kogoś nie ma, bo dbał o nich, albo coś, albo się nie ma przy mnie. Tak, tak, nie, oczywiście. Nie, tego, nie? Tak. A my na przykład patrzymy z tego punktu, że już jest Panem też. Mm-hmm. Tego punktu widzenia, a tak ludzie zazwyczaj patrzą egoistycznie pod siebie, nie? Tak. Kogoś nie ma, tak. Po prostu... Może niekoniecznie egoistycznie, bo Pan Jezus też płakał. Nad grobem Łazarza płakał, tak? Czyli emocje nie są z gruntu złe, tylko one muszą współdziałać z duchem. Duch jest tym, który nad tym panuje. Dlatego w tych pismach Pawłowych jest rozdźwięk pomiędzy duchem a ciałem, czyli w domyśle też i tą duszą, która jest tak ściśle związana z cielesnymi tymi naszymi odczuciami. Tak? Proszę bardzo. Czasami takie podstawowe pytania, a się skupiać. Najlepsze są. Bardzo dobre. Jedno jest pewne, że o tym już nasz brat mówił, że przyjście do Rzymian w 8 rozdziale jest powiedziane, jeśli jesteśmy w ciele, to Bogu podobać się nie możemy. Nie? A jednak później do wierzących Paweł mówi: drogoście bowiem zostaliście kupieni. Chwalcie bowiem Boga w waszym ciele. Nie? Więc Biblia rozróżnia, mamy chwalić Boga w swoim ciele, a nie mamy być cieleśni, że jak to jest, nie? No jest różnica, bo w odniesieniu do, aby być cielesnymi, to znaczy słuchać tej starej natury, tej grzesznej natury, która co? No uczynki ciała, jak to mówić do Galacjan, są takie, że ciało bowiem podąża przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te bowiem są sobie przeciwne. Byście nie to, czego moglibyście chcieć, zaspokajali. Mhm. Jeśli zatem jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. Widoczne zaś uczynki ciała, mianowicie nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, przejawy samolubstwa, poróżnienia, odstępstwa, zawiści, zabójstwa, pijaństwa, kulanki i tym podobne. O tym zapowiadałem wam, jak już zapowiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, czy dopuszczają się Królestwa Bożego, nie odziedziczą. A potem jest, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, błagodność, przemyśliwość. Przeciw takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, okrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Czyli to ciało to są te namiętności, te żądze, ta grzeszna natura, która jest nawet w nas, bieżących. I teraz jeśli będziemy karmić tą złą naturę, tą grzeszną naturę w nas,
różnymi rzeczami, no to będzie z nas również wychodziły te uczynki ciała. Ale ciało to nie jest, wiecie, te kości, te mięśnie, które dobrze jak ćwiczymy, dobrze jak idziemy na spacer, dobrze jak jemy zdrowe jedzenie, to nie jest cielesność. Teraz chodzi o uczynki ciała, o to naturę grzeszną, jak to Paweł mówi w 1 do Koryntian. Ja też, bracia, nie byłem w stanie mówić do was jak do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Karmiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo wciąż nie mogliście go przyjąć, ale i teraz jeszcze nie możecie, gdyż wciąż jesteście cieleśni. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czy nie jesteście cieleśni? Czy nie postępujecie po ludzku? Jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a inny, ja jestem Apolosowy. To czy nie jesteście ludźmi? Kim jest Apolos? Albo kim jest Paweł? Ten Paweł to odróżnia. Mamy chwalić Boga w ciele naszym, ale nie mamy postępować według tej ludzkiej, grzesznej natury. Bo ona nadal jest nas, tylko według tej duchowej natury, która jest prowadzona przez ducha, powinna być prowadzona przez ducha i karmiona przez tę duchową dietę, którą jest Słowo Boże i jak najbardziej działanie ducha w nas, który używa Słowa Bożego. Więc nie wiem, czy ci to pomaga bardziej. Jeszcze to było skąd? Teraz był, tak, pierwszy to był, jeśli co możesz to ułożyć według swojej kolejności, ale Paweł mówi w 6 rozdziale, 1 do Koryntian, 6:20, drogoście bowiem zostaliście kupieni, chwalcie sobie Boga w waszym ciele, tak? To jest dobra rzecz, nie? W waszym ciele. Nasze ciało służy do chwalenia Boga. Dlatego musimy dbać o to ciało. Czasami ewangelicy chrześcijanie naszego pokroju, my czasami mówią, to ciało umrze, więc zostanie do grobu złożone, teraz nie muszę o to dbać, a jednak mamy o to dbać. Mimo nie musimy palić papierosów. Nie powinniśmy robić rzeczy, które albo przejadać się jakimś jedzeniem, które wiecie, no, nie pomaga nam służyć Bogu. Powinniśmy to ciało, bo w tym ciele uwielbiamy Boga. Ale w tym ciele to nie ma na myśli grzesznym, tylko to ciało jako narzędzie, które Bóg używa, abyśmy mogli służyć Bogu. I powinniśmy o nie dbać, pielęgnować je. Ale wiecie, świat to robi tak, że tylko pielęgnuje ciało, a nie dba w ogóle, bo on nie umie nawet dbać o ducha, bo nie ma życia duchowego. Ale my chrześcijanie czasami nie doceniamy ciała, to nie jest dobre. I to w tym sensie to nie jest nic złego, no ale uczynki ciała to jest tylko Galacjan, 5 rozdział, od 16 nawet do końca rozdziału. Jest to Galacjan 5 rozdział 16. Mówię zaś, postępujcie w duchu, a na pewno nie ulegniecie żądzy ciała. Czyli ciało to jest te żądze ciała, ta zła natura, grzeszna natura, która się domaga pewnych rzeczy. To jest ten i ten ostatni, to jest pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Paweł mówi, że w Koryncie byli cieleśni. Była zazdrość, były kłótnie. Mówią, ja jestem w tej klice, jestem w klice Pawła, a ty na tej klice jesteś. Jak są kliki w zborze i ktoś tylko spotyka się w swoim własnym gronie i najlepiej ci w swoim gronie, to jest cielesne i to powinno być napiętnowane. Nie ma jedności. Tak, nie ma jedności w tym. Trochę puszczam odpowiedź. Bardzo dobrze. Tak skończymy? A ja mówisz, że już powinienem skończyć, tak? Czy nie? Nie. Ja zgadzam się z tobą, co mówiłeś. Spójrz na żonę. Moje ciało już myślało, że ja się nie zgadzam. To było amen. No jeszcze macie jakieś pytania, przemyślenia, problemy, może tak bardzo dobre pytania były. Śmiało, ktoś ma pytanie, chcę coś dodać, coś. Bo chcę ci powiedzieć, co się nauczyliście, co wzięliście z tych wykładów. Co będzie też zachętą dla nas wszystkich i również dla Andrzeja. To już koniec? No nie wiem, jak zadasz pytanie, to jeszcze nie koniec. Ale tutaj jest zwykłe koniec. No raczej tak. Pobiegłem do przodu tak szybciej. Nie na ziemię, ale jest okej. Bo mamy przed
bo obiady są w pierwszej. Tak jest. Więc mamy jeszcze chyba i tak. No, to na koniec. I jeszcze grupowe zdjęcie przed obiadem. To zrobię z 5 minut. Czyli pół pytania. 10 minut. Tak, jakby. Pytajcie, bo mamy bracia i też i Gorzana też jest, tutaj są też bracia. No to pytajcie, bo ja wiem, to ja. O, bardzo dobry szantaż. Ja idę do pięciu, jak chcecie pytania do Asia. Dobra, nie wytrzymałam na pięciu. Dobra, pytania z gatunków podstawowych. Nie macie nic wspólnego ze światem. Nie da się do końca mieć nic wspólnego ze światem. I tutaj była mowa o tych jakichś tam spółkach i tak dalej. Wiadomo, że są pewne rzeczy, znaczy tak mi się wydaje, że są pewne rzeczy, gdzie właśnie jest jakaś taka spółka z kimś tam i ten ktoś nas wyroluje, no bo no nie ma jakichś podstawowych zasad. Ale tak sobie myślę, że to jak była przedstawiona, nie wiem, sprawa filharmoników. No nie każdy gra pierwsze skrzypce. Tak, tak mi się wydaje, tak. Że w każdym zawodzie można popaść w pychę. Jasne, że zawody artystyczne do tego bardziej nas tak popychają, do tej pychy. Natomiast, no nie wiem, ktoś świetnie wyniesie śmieci, no wiesz, jak to zrobiła. Więc tak nie wiem, no bo tak tutaj, że no to rzućcie teraz tą pracę w tej filharmonii, bo to są artystyczne rzeczy niedobre i tak dalej. Ja nie mówię o takiej muzyce popularnej, tak. Kiedyś bardzo przeżyłam, bo słuchałam tą serię Jestem drugi i tam występowała żona, jedna z żon słynnego artysty polskiego, popowego i ona się nawróciła, to było bardzo autentyczne świadectwo. No teraz widzę po latach, przypadkowo oczywiście natrafiłam, nie śledziłam tak bardzo ich losów, a żona znowu śpiewa z tym mężem takie, nazwijmy to, światowe piosenki i nawet z dziećmi. No i byłam tym bardzo zdumiona. Te piosenki nie miały, że słuchałam tego trochę, nie miały one podłoża jakiegoś, no nie wiem, no były tak totalnie cielesne, że się zdziwiłam. I autentyczność tych nawróceń z tej serii Jestem drugi troszeczkę, no nie wiem, takie trochę zamieszanie. I właściwie ja nie mówię tutaj o kilku problemach naraz, ale myślę, że jest taka... No bo gdybyśmy nie mieli nic wspólnego, to chyba Biblia nawet mówi, to nie moglibyśmy rozmawiać z ludźmi, bo ty jesteś, niedobry, zamykamy się w własnym gronie. Dokładnie tak. To jest słuszna uwaga i Paweł też o tym mówi, że my nie możemy wyjść z tego świata, bo inaczej musielibyśmy tak. Gdzieś iść, nie wiadomo, w obłoki, tak? Do nieba, tak. No tak. Chodzi o to, że w tym wszystkim właśnie musimy czerpać z tej mądrości duchowej, jaką daje nam życie z Panem. I wtedy będziemy mogli rozróżnić, dokąd możemy. Wiecie? No bo każdy z nas gdzieś pracuje. A Marzenka pracuje w jakiejś tam firmie, która ma różne kontakty, różne rzeczy i ona musi też wybierać. Jak jej prezes by powiedział, że ona musi sfałszować księgi, żeby spółka wyszła na plus czy na minus, nie wiem jak tam to trzeba, nie? Żeby nie płacić podatku, to na minus, a jak żeby tego to wziąć kredyt, to na plus, tak? Jak to się... No to Marzenka odmawia takich rzeczy. Po prostu ona mówi wprost, ja tego nie zrobię, bo to jest sprzeczne z prawem i do widzenia. Tak? Mimo, że pracuje ze światowymi ludźmi, oni nie są wierzący. Tak? Myśmy musimy mieć jakąś taką mądrość, żeby właściwie wybrać. Ja podałem przykład brata Provera z tego powodu, że to jest taki jaskrawy przykład. No oczywiście jak ktoś gra w filharmonii, to może sobie grać. I być człowiekiem wierzącym i prowadzić Boże życie, tak? Może śpiewać z Boże, jak jest potrzeba, to zagrać z Boże, czy zagrać filharmonii, to nie ma żadnego problemu, moim zdaniem. Ja mówię tylko pewne takie skrajności. I Biblia mówi, żebyśmy nie mieli duchowego związku, bo tu jest problem taki, jak gramy w filharmonii, czy Marzenka pracuje w jakimś zakładzie, to nie chodzi
o to, żeby się identyfikować duchowo z tymi, z którymi współpracujemy. I tu właśnie o ten kontakt duchowy chodzi. To nie o to, bo Paweł mówi, no jakbyśmy nic nie mogli zrobić ze światem, no to nie ma nas tutaj, tak? Na tej ziemi. Nie mamy co szukać. Ale przecież my możemy pracować. Pracownik filharmonii, który jest wierzącym człowiekiem, może swoim współpracownikom mówić Ewangelię. A tak by nie mógł, gdyby nie pracował tej. Marzenka też swoim dziewczynom tam podtyka, wiecie, tam jakieś rzeczy o Ewangelii, mówi coś, zwraca uwagę na wiarę, na Pana Jezusa. I to jest cenne. Nigdy by nie usłyszeli ci tam w tej firmie o Panu Bogu, gdyby Marzenki tam nie było. Tak? To jest takie z mojego doświadczenia. Ja bardziej siedzę na gospodarstwie w domu i ja nie mam takiego zawodowego kontaktu z innymi ludźmi, ale moja żona ma, tak? Czyli moi synowie. Na przykład jeszcze wam powiem taki przykład. Chyba to był Bartek, miał taką propozycję dobrego kontraktu, bo on jest informatykiem, ma duże kontakty na całym świecie i miał propozycję kontraktu z jakąś firmą z Izraela, która robiła jakiś portal, który miał obsługiwać pornografię. I co? Po prostu zrezygnował. Nie biorę, przepraszam bardzo, ja się w takie rzeczy nie bawię. I do widzenia. On nie ma czego, nie będzie uczestniczył w grzechu. Tak? No i tak musimy działać. No. Musimy chodzić do pracy, musimy zarabiać, musimy rachunki płacić i tak dalej. Tak. Ale musimy uważać, żeby te nasze związki ze światem nie poszły w stronę duchową. Żebyśmy nie byli uzależnieni od świata. Tak? W taki sposób, taki totalny. No, ja też myślę, żeby nie popadać w jakąś religijność, nie? Że się zamykam na świat i całkowicie mam grono. I tego, bo niektórzy nawet chrześcijanie chodzą, pozyskują ludzi z różnych miejsc, nie? Ale też mieć w tym taką mądrość, nie? Że, żeby czuć się, mieć na baczności, że szatan też krąży tak i chce pożreć, nie? I to trzeba mieć w tym takie rozeznanie, nie? Mhm. To jest dobre, ale to z kolei nie być jakimś religijnym, nie? Fanatykiem, że oj, co ty robisz, spódnica przed kolano, to tak. I zakładaj długą, nie? Po same kostki, nie? No takie paranoje to Ja patrzę teraz na braci z tego środowiska romskiego. Przecież w tym środowisku jest bardzo wiele różnych takich, no powiedzmy sobie, diabelskich rzeczy. Jakieś wróżenie, jakieś takie rzeczy, tak? Jest. Ale przecież wy macie swoje rodziny tam, możecie im mówić Ewangelię. Przecież oni nagle nie staną się nie Romami dzisiaj, tak? Tylko jesteście w swoim środowisku, możecie innym mówić Ewangelii, możecie zachęcać do wiary. Mówić, że to jest zło, tamto jest dobro. Kradniesz? Przestań kraść, bo to jest złe. Tak? Bijesz kogoś? Przestań bić, bo to jest złe. I macie taką wspaniałą rolę w swoim środowisku. No nie chodzi o to, żeby wyjść od razu totalnie, odciąć się siekierą od wszystkiego. No to by doprowadziło do zła, a nie do dobra. Bo to było gorsza rzecz, wyciągnąć was z tamtego środowiska, bo by tamto środowisko straciło was jako źródło Ewangelii, tak? Proste. A ja pragnę, żeby balansować z tym, jest to, co Pan Jezus młodych się do Ojca się na swoje powiem przeczytać? Tak. Pan Jezus młodych się do Ojca. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Więc nie proszę, abyśmy byli wzięli ze świata. Zabyszli ze świata. Piękne podsumowanie. O tym samym tak będzie myślałem. Zamknięte. Ale też nie podatkać się. Wiecie co, tym fragmentem zakończymy tą część. Proszę panu modlitwa. Może w modlitwach, bardzo dziękuję za to.
tak będzie. Podziękujmy bardzo za fakt. Cokolwiek nas Pan nauczy, bądźcie w stanie łatwiej, żeby się dzieje tak. Podziękujmy bardzo za fakt, za słowa, które miało naszego brata. I to też będzie takie zachęcające. Powiedzmy Panu, co nas tam podczas tych sesji. I podziękujmy i poprosimy o dalsze błogosławieństwo i służbę w życiu Marzenki i Andrzeja. I ja mam taką wielką radość, że oni przyjęli w krótkim czasie, poprosiliśmy, aby przyjechali, oni się zgodzili. Ja widzę, jakie to wielkie błogosławieństwo jest dla nas. Tak więc wyraźmy naszą wdzięczność Panu to słowo i prośmy, aby on zmieniał nas. Tak, Panie Boże, chcę Ci dziękować za społeczność, którą tutaj mamy, za te tak wiele radości z tego, że możemy się widzieć, że możemy być razem. Panie Boże, tak chcę Ci dziękować za całe Twoje Słowo Boże, za Twojego Ducha, który rozświetla nam to wszystko, żebyśmy w naszych ograniczonych umysłach mogli to w jakiś sposób zrozumieć. Dziękujemy Ci, Panie, że przez Ducha Świętego możemy to we właściwy sposób poukładać w naszym wnętrzu. Wielbimy Ciebie, że jesteś takim dobrym Bogiem, takim opiekuńczym Bogiem, miłującym i, Panie Boże, zaopatrującym we wszystko. Panie Boże, tak chcę Ci dziękować za obfitość wszystkiego, że nie musimy się martwić o to, że czegoś nam brakuje, mamy co jeść, mamy dach nad głową, obfitujemy we wszelkie dobra, bo Ty, Panie Boże, jesteś dobry. Ty, Panie Boże, obdarzasz wielkiej obfitości i za tą obfitość chcemy Ci wszyscy dziękować i prosić Cię o tych, którzy jakoś cierpią jakieś niedostatki, żeby i oni mogli się cieszyć obfitością. Panie Boże Święty, prosimy Cię też o ten najbliższy czas, żeby wszyscy ci, którzy mają gdzieś daleko jechać, żeby bezpiecznie dojechali do domu, żeby się cieszyli potem wspomnieniami z naszej społeczności, żeby mogli się dzielić tym, co żeśmy się wspólnie nauczyli. I Panie Boże, błogosław nam w dalszej pracy dla Ciebie i daj nam dobre pomysły, jakieś chęci do tego, żebyśmy z taką radością i chęcią pracowali dla Ciebie. Panie Boże wielki, wielbimy Cię za Twoją taką nieogarniętą miłość w stosunku do nas. Jesteś takim dobrym Ojcem i Panie Boże za zbawienie szczególnie chcemy Ci dziękować. Za to, że należymy do Ciebie, że nie należymy do tego świata i że znamy swoje miejsce, do którego tęsknimy i dążymy. Panie Boże, chcemy Ciebie wielbić, uwielbiać w naszym Zbawicielu, Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Amen.